Czy ty też czujesz zapach nostalgii? To specyficzne uczucie, które pojawia się na myśl o dniach naszej młodości. Kiedy to beztrosko oglądaliśmy Pokémony puszczane na TV4, gdy używaliśmy dziś już kultowych gadżetów, o których więcej za chwilę, kiedy to w szkole odrzucała cię każda dziewczyna, koledzy brali cię na WF-ie do drużyny jako ostatniego, i nawet nauczyciele zamykali ci drzwi przed nosem. Poniosło mnie trochę, przepraszam. W każdym razie, zapraszam cię w nostalgiczną podróż po twoim dzieciństwie. Pokażę ci trzy gadżety, które do dziś wspominasz z łezką w oku. Numer 3. Nokia 3310. Każdy z nas zna Nokia 3310. Kultowy telefon, który sławił się kuloodporną obudową, wodoszczelnością na głębokości 11 034 metrów, wytrzymałością do 1400 kg, a nawet odpornością na lawę. Żadna z wyżej wymienionych cech nie jest potwierdzona certyfikatem. Telefon wyszedł w 2000 roku i produkowano go aż 5 lat. Sprzedano 126 milionów egzemplarzy. Jedną z cech charakterystycznych, oczywiście poza legendarną odpornością, była możliwość zagrania w niezapomniane gry typu Mega Wąż 9. Nie wolno też zapominać o kultowym słowniku T9, dzięki któremu mogliśmy pisać SMS-y. Napisz w komentarzu, czy nadal wiesz, jak korzystać z tego typu klawiatury. Ja w teorii wiem, jak to robić, ale na pewno miałbym dość duży problem, żeby sprawnie skleić kilka słów. Numer 2. Odtwarzacze MP3. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. No mercy for what we are doing. No doubt to even what we have done. We don't need to feel no sorrow, no remorse for the helpless one. War without end. Mieć ulubioną muzykę we własnej kieszeni było niegdyś marzeniem, które pod koniec lat 90. spełniały odtwarzacze MP3. Pierwszym z nich był MP-Man. Oczywiście już wcześniej eksperymentowano z przenośnymi urządzeniami do słuchania muzyki, ale to właśnie MP3 pamiętamy najlepiej z naszego dzieciństwa. Sam przyznaj, że było coś magicznego w korzystaniu z urządzenia, które było przeznaczone wyłącznie do jednej rzeczy. Kiedy szedłeś lub wracałeś ze szkoły, wyjmowałeś swoją skarbnicę muzyki i słuchałeś najlepszych kawałków, które na pewno pozyskiwałeś wyłącznie z legalnych źródeł. Numer 1. Komputer z Windowsem XP. Jest ciepły sierpniowy wieczór. Skończyłeś właśnie 6. klasę podstawówki i delektujesz się latem. Wróciłeś niedawno z podwórka i grasz w GTA San Andreas na swoim ukochanym komputerze z Windowsem XP, który dostałeś na komunię. Większość z nas dobrze pamięta legendarny dźwięk powitalny Windowsa XP. To właśnie na sprzętach z tym systemem uczyliśmy się podstaw obsługi komputera, tworzyliśmy dzieła sztuki w Paincie, pisaliśmy swoje pierwsze opowiadania w notatniku oraz poznawaliśmy gry, które po dziś dzień mają miejsce w naszych sercach. Doom, Unreal, pierwsze Tomb Raidery, Baldur's Gate, Kankurek KO2... Gdzie leży? Ma kasę? 3000 dukatów albo... Woody Woodpecker, Peyton Soldier, Blood of Sahara, Mortar, Need for Speed Underground 2, to właśnie te i wiele innych tytułów z tamtych lat uformowały nas jako prawdziwych graczy. Napisz w komentarzu, jaka jest twoja ulubiona gra z dzieciństwa. Ja szczerze mówiąc nie potrafię wybrać tej jedynej, ale moją pierwszą pudełkową grą był Kot Anemonek. Pamiętam też, jak zagrywałem się w demo Jazz Jackrabbit 2 oraz Brave Dwarfs 2. Gry, które do dziś zachwycają mnie swoją muzyką.
To na razie tyle. Wypatruj kolejnego odcinka o gadżetach z przeszłości, bo planujemy kontynuować tę serię. Daj znać w komentarzu, jakie gadżety chciałbyś widzieć w kolejnych odcinkach. Daj też znać, jaki sprzęt z Twojego dzieciństwa zapadł Ci najbardziej w pamięć. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji. Do następnego.